cennym zabytkiem Gniewa jest pokrzyżacki zamek. Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej w 1282 roku przez 70 lat wznosili siedzibę komtura i konwentu zakonnego. Inicjatorem budowy był komtur Dietrich von Spier. Zamek, zbudowany na ówczesnym szlaku wodnym i lądowym, miał bardzo duże znaczenie militarne, dlatego też został wraz z miastem silnie ufortyfikowany. Wjazd do zamku zmieniał się w ciągu wieków. Zamek otoczony był fosą zewnętrzną i wewnętrzną. Zbudowano go w stylu gotyckim na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i studnią po środku. Zamek posiadał trzy wieżyczki i nieistniejącą już dziś wieżę obronną. Naprzeciwko wieży obronnej znajdowała się w murze wewnętrznym zburzona w XVIII wieku przez Prusaków wieża latrynowa, czyli gdanisko połączona z fosą. Znajdujemy się na przedzamczu. Obecny właściciel, firma mleczarska Polmlek, od 2010 roku pieczołowicie odnawia i udostępnia turystom Gniewski Zamek. Zbudowano czterogwiazdkowy hotel i odnowiono tzw. Pałac Marysieńki, również hotel trzygwiazdkowy. Pałac Marysieńki wzniósł dla swojej żony starosta Gniewski, przyszły król Jan III Sobieski. Pałac w stylu barokowym stał jednak w innym miejscu i dziś już nie istnieje. Z wysokiej skarpy, na której wzniesiono zamek, widoczna jest Wisła. Zamek, pozostający przez wiele lat w ruinie, dziś tętni życiem. Organizowane są turnieje rycerskie, na zamku działa Żółty Regiment Piechoty Gustawa II Adolfa oraz jedyny w Polsce amatorski świecki chór gregoriański Schola Cantorum Gmevensis. To plac turniejowy i trybuny, z których można podziwiać rycerzy walczących o miecz króla Jana III Sobieskiego. Organizowane są również pokazy kowalstwa artystycznego. Przy wejściu na teren dziedzińca wewnętrznego umieszczono tablicę z najważniejszymi datami wyznaczającymi historię tego krzyżackiego zamku. Właściciela zamku wspiera finansowo w niemałych wydatkach na jego utrzymanie i rekonstrukcję Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wchodzimy na teren dziedzińca wewnętrznego. Choć wysokość całości budowli jest jednakowa, liczba kondygnacji jest różna ze względu na różną ich wysokość. O studni usytuowanej pośrodku dziedzińca przypomina jedynie grube szkło, bo cembrowinę usunięto. Po krużgankach otaczających dziedziniec pozostały już tylko niewielkie ślady. Dziedziniec przykryty jest szklanym dachem, aby mogły się tu odbywać imprezy komercyjne, wesela, studniówki, zjazdy i konferencje. Na współczesnym balkonie ze szklaną podłogą umieszczono herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, polskiego orła i litewską pogoń. Do pomieszczeń muzealnych poprowadził nas pan Krzysztof. Bardzo serdecznie witam na Zamku w Gniewie. Ja mam na imię Krzysztof i będę miał przyjemność oprowadzić Państwa po tej naszej pięknej pokrzyżackiej warowni. Co prawda mój strój jest troszeczkę inny, z innej epoki, ale i zagadka tego stroju rozwiąże się podczas naszego zwiedzania. Za chwilę zaproszę Państwa w o wiele chłodniejsze miejsce, czyli do piwnic, ale chciałem zwrócić, jak jesteśmy już tutaj na dziedzińcu, chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mianowicie Państwo widzą te drewniane okiennice tam u góry, prawda? Widzą Państwo z tymi małymi okienkami? Tam będziemy chodzili, ponieważ zamek zwiedzimy sobie dosłownie od piwnicy aż po prawie ten szklany dach.